Dzień dobry Państwu, witam wspólnie z dr Izabelą Król. Dzień dobry. I z naszym kolejnym pacjentem, pseudopacjentem, bo to okaz zdrowia, Ines, owczarek niemiecki. Trochę zestresowany. Ale jak to zazwyczaj u lekarza. Ines jest zdrowa, ale nie każdy pies jest zdrowy. Często nasze pupile mają problemy z padaczką lub możemy spotkać takiego psa, który leży na drodze i na przykład dostaje telepawki. Co wtedy? Padaczka i właścicieli, i przechodniów niestety spotyka w takich bardzo nieoczekiwanym momencie, bo atak padaczki przychodzi nagle, czy w mieszkaniu, czy na spacerze. Czasami są to zdrowe psy, które nagle dostają padaczki. Czyli trudno to zdiagnozować od początku? No, atak epilepsji może czasami zdarza się u psów nagle, zaskakuje nagle właścicieli, bo nagle któregoś psa zaczyna, ma atak, ma drgawki, no i wtedy jest to bardzo krótko, nie trwa to długo, trwa to bardzo, te pierwsze ataki trwają parę minut, ale musimy wiedzieć, co zrobić, żeby tak się zachować, żeby psu pomóc, żeby pies sobie przede wszystkim krzywdy nie zrobił. To najpierw powiedzmy tylko, jak rozróżnić, bo na przykład może ktoś być zaskoczony i jak wygląda ten atak padaczki? Pies sztywnieje, zaczyna się telepać, jak to wygląda, pani doktor? Ataki padaczki wyglądają bardzo różne. Najczęściej te zmiany epilepsyjne są to skurcze toniczno-kloniczne, gdzie pies leży na boku, całe jego ciało drga, ma takie ataki powtarzające się kończyn. Czasami traci świadomość, ma otwarty pysk, pysk pracuje bezwiednie, zamykając się, otwierając. I niestety... Piana z pyska też się zdarza? Piana zdarza się z pyska, zdarza się bezwiedne oddawanie kału, moczu. Psem po prostu rządzi taka siła, nad którą ciało psa nie jest w stanie zapanować. Często wygląda to w ten sposób, że ten pies się też rzuca po całym pokoju. Musimy uważać, żeby w tym momencie nie uderzył głową o ścianę, o stół, o krawędź krzesła, bo grozi to uszkodzeniem. Starajmy się zabezpieczyć pysk, ponieważ tak jak powiedziałam, szczęka pracuje cały czas, otwierając się, zamykając, tam jest język. Właśnie, jak to zrobić, pani doktor? Możemy pokazać? Lepiej jest... Nie będzie zadowolona. Słuchajcie, ten... ciężko jest pokazać skurcze. Musimy starać się włożyć temu psu, bo Ines zamyka teraz mocno pyszczek, ale ten pysk jest mniej więcej tak otwarty, pracując w ten sposób. Starajmy się włożyć coś miękkiego między zęby. Na przykład ręcznik? Na przykład ręcznik, na przykład kapeć, na przykład gazeta, która gdzieś leży w pobliżu. Bo żeby przytrzymać język, musimy tak? Musimy wtedy działać natychmiastowo, bo to działa szybko. Żeby przytrzymać język, żeby ten pies nie ugryzł, nie przegryzł sobie języka. Jeżeli się pies dostanie między zęby trzonowe, no to wtedy grozi to krwotokiem. Uważajmy też na siebie, żeby nie włożyć tam paluszka, tylko zabezpieczyć tego psa. Obtaczajmy go jakimiś poduszkami, musimy chwilę odczekać. No i udać się oczywiście do gabinetu. Czy na to są jakieś leki, na jakby przewlekłą padaczkę, którą już na przykład mamy zdiagnozowaną? Czy to się leczy? Padaczka jest chorobą niestety nieuleczalną. Ona jest różnego tła. Najczęściej jest ta padaczka idiopatyczna. I leczymy objawy i podajemy takie leki, które nie wyleczą tego psa, ale pomogą, oddalą czas między atakami i zmniejszą natężenie tych ataków. Ale pies, który ma atak padaczki, musimy się nauczyć z tym żyć, musimy się nauczyć reagować. Właściciele, którzy mają pupile z padaczką, często już tak znają swojego psa, że wiedzą, że ten atak będzie za chwilę. I dlatego dostają leki i są zabezpieczeni w takie leki, które pozwolą im w domu przerwać ten atak albo osłabić jego siłę. Natomiast z czego mogą wynikać takie nagłe ataki padaczki? Czy to jest wywołane stresem u zwierząt, czy to właściwie trudno określić? Ataki są wywołane zmianami w układzie, w przewodnictwie, w układzie nerwowym. I tak, ale sam atak konkretny, jeśli coś bodźcowo, czy to działa bodźcowo? Czasami zdarza się na skutek bodźca, na skutek emocji, wystraszenia, czasami na skutek radości, a czasami po prostu przychodzi sam. Czyli
Zabezpieczamy przede wszystkim ten język, żeby pies się nie zadławił. Staramy się przeczekać ten czas, bo niewiele więcej możemy zrobić. Możemy zrobić przy pierwszym ataku. Przy tych następnych, jeżeli już jesteśmy po wizycie u lekarza, najczęściej mamy już lekarstwo, które możemy natychmiast podać do odbytniczo, bo podanie psu tabletki w czasie ataku jest niemożliwe. Nawet nam, lekarzom, w czasie ataku jest ciężko się wbić w żyłę. Dlatego są przygotowane specjalne dawki leku, które się podaje do odbytniczo i wtedy ten atak po prostu zostaje uspokojony. Pies się uspokaja, zasypia i dopiero później możemy działać dalej. No to wiemy, co robić, teoretycznie przynajmniej, ale wszystkim pieskom, o już się wyluzowała nam tutaj gwiazda, wszystkim pieskom życzymy zdrowia, właścicielom dużo cierpliwości, a za tydzień naszym gościem, prawdopodobnie pacjentem, będzie piękny kocur i porozmawiamy o kocich chorobach i o tym, jak dbać o przede wszystkim higienę kotów i naszych zwierząt, jeśli chodzi o odrobaczanie, bo to jest też bardzo ważny aspekt życia, bo musimy odrobaczać i całe nasze rodziny, i odpchlać. Naszych pupili. Odpchlać. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy.